Profet. Kto był nauczycielem Dorana? Orn? Tak, Wiesiek. Spoiler alert. Kto zabił Silco w serialu Arcane? Jinx. Dobrze. Bezu. Przy wprowadzeniu jakiej postaci powstał nowy region? Ikszal. Kiana. Dobrze. Neti. W której minucie można użyć teleportacji do innych obiektów niż turety? 14. Bardzo dobrze. Julka. Jak nazywa się efekt nakładany przez W oraz ulta Orna? O kurwa. Dobra, pierwszy dzynk. Jest to Brittle. Kawat. Z czego stworzony jest Galio? Z petrocytu. Dobrze. Ryan. W której minucie pojawiają się pierwszy relikt na Aramie? O Boże. 1.35? Aj, blisko, blisko. 1.45. Niestety, pierwszy dzynk. Proszę Państwa, za chwilę wrócimy do 1.10, ale teraz kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka. Opera GX to jest pierwsza na świecie przeglądarka dla graczy. Możecie ją zintegrować na przykład ze swoim Twitchem, z Facebookowym Messengerem, z Discordem. Z tych korzystam ja, ale Operę możecie też połączyć z Telegramem czy z WhatsAppem. Wiem, że większość z Was pewnie korzysta z Chroma. I tu bardzo ważna informacja, wszystkie rozszerzenia, które macie właśnie tam, są kompatybilne z Operą. Możecie z wszystkich nich korzystać. Dodatkowo dzięki takiej opcji szybkiego eksportu prosto z Chroma możecie pobrać swoje hasła, historie, zakładki i tak dalej i przesiąść się na Operę bezproblemowo. Wchodzicie sobie w ustawienia, w wyszukiwarce możecie wpisać import. Tadam, importowanie zakładek i ustawień. Importuj. Gotowe. Do tego, proszę Państwa, moja ulubiona funkcja Opera GX, czyli wideo pop-up. Weźmy sobie na przykładowy podcast na YouTubie, żeby kliknąć w tą strzałeczkę i nasze wideo będzie tutaj przypięte, cokolwiek byśmy nie robili teraz na ekranie. Czy wejdziemy sobie na Reddita, czy nie wiem, uruchomimy ligę, to wideo cały czas będzie tutaj przypięte. Co ważne, Opera ma też swoją wersję mobilną. Działa w pełni na telefonie, a dodatkowo możecie przerzucać dzięki funkcji Mój Flow do swojej przeglądarki na komputerze zdjęcia, pliki, wiadomości, linki, cokolwiek tylko chcecie. Na przykład sobie tutaj napiszę: Opera GX jest koks, wyślij. Także proszę Państwa, zainstalujcie Opera GX, ona jest w pełni darmowa, nic to nie kosztuje, możecie testować, czy Wam się spodoba. Pod spodem macie link, klikajcie. No i co, cieszcie się przeglądarką, która po prostu może więcej. Weronika, jakie przedmioty można złożyć z łezki? Trzy wymień. Te nadejście zimy, to co się z tego Serafin robi. Musi być nazwa. Manemunę. O Boże, kostur Archanioła. Dobrze, zdążyła, okej. Kamelia, ile czasu trwają eliksiry? Te Elixir of Sorcery, Iron i Wrath. 15 sekund. 3 minuty, niestety dzynk. Lecimy dalej. Ale dobrze Wam idzie, myślałem, że tutaj będzie już więcej. Oj, nie na długo. Kiedy został wyłączony tryb gry Dominion? Podaj miesiąc i rok. O, dalej. Był to luty 2016 roku. Wymień grywalnych freljordskich semigodów. Trójka jest ich. Anivia, Orn i Volibear. Dobrze. Bezuniu. Kto zabił Kalistę? Kurwa, nie wiem. Pike nie. Był to Hecarim. Pierwszy Zynx. Neti. Jak nazywają się rękawice noszone przez Vi i stworzone przez Jace'a w Arcane? O kurwa. Nie wiem. Są to rękawice Atlasu. Kim był Kane, zanim został członkiem Zakonu Cienia? Nie mam pojęcia. Był noksjańskim wojownikiem. Dobra, dzynks. To już drugi. Kawat. Ile kosztuje skin Golden Alistar? Zero? Nie. 390 RP. Trudne te pytania. Trudne. Przechodzimy do Briana. Ile kosztuje Masterwork Chest? 375 RP? Niestety nie. 165 RP. To jest drugi dzynks. Jesteś blisko odpadnięcia. W którym roku wydano Yasuo? 2012. Niestety nie. 2013 rok. Czyli dzynks dla Weroniki. Która postać ma najwięcej skinów? Są dwie, możesz trafić po prostu jedną. Lux? Tak, jest to Lux i Miss Fortune, po 17 skinów. Ile? To będzie trzecia kolejka, także od teraz niepoprawna odpowiedź będzie powodowała, że pytanie przychodzi do następnego gracza. Oj! O nie! Które miejsce zajął Hodo w ostatnim sezonie Full Focus? Trzecie. Niestety nie. Dzynks dla Profeta. Przechodzimy do Wieśka z tym samym pytaniem. Parte. Niestety nie. Dzynks dla Wieśka. To chyba będzie, mi się wydaje, piąte, bo była nieuczesana, Sylvan, Antergas. Ile jest jeszcze przed tym? Nie zapomniałeś o kimś? Mi się wydaje, że Bruce był wcześniej. 5, proszę Państwa, to jest błędna odpowiedź. Dostajesz Kurde. O, ja pójdę za ciosem, powiem 6. 6, tak jest, poprawna odpowiedź. Dzięki Bezu. Julka, jaki tytuł nosi Katarina? Wiecie, jak jest postać i ona się nazywa. Proszę Państwa, pierwsze odpadnięcie. Julka odpadnie jako pierwsza, ale na całe szczęście masz szansę wygrać Mystery Skina. Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie. Fenomenalnie. Czyją ciotką była Tiana? O kurde. Podpowiem ci, że to mogą być dwie postacie z League of Legends. Dobra, nie mam absolutnie bladego pojęcia, ale powiedzmy Cassiopeia. Niestety nie. Była to ciotka Garena i Lux. Okej, w życiu bym nie powiedziała. Nie dostajesz. Kina. Pytanie przychodzi do Hawata. Wiesz o co chodzi, że na przykład czemu się nazywa Katarina, de coś tam. Co kur... Assassin. Niestety nie. Jestem zawiedziony wami. Jedyne co mi się kojarzy to nazwa Erki Kataliny, więc szczerze, to jest The Death Lotus. Niestety nie. Brian również odpada. Miło było. Brian, niestety ty podzieliłeś los Julki i również odpadłeś, ale tak jak ona możesz wygrać Mystery Skina. Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie, a brzmi ono. Czekaj, gdzie to jest? A, dobry, tu jesteś. Jalk ma na imię Swain. What? Milion pytań. A wybrałeś to. Nie wiem, no, strzelam Swain. Swain ma na imię Swain. Swain. Niestety nie, jest to Jericho. Również nie dostajesz skina.
Weronika, pytanie trafia do ciebie. Nie. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Złowieszcze ostrze chyba, czy jakoś tak? Dokładnie tak, poprawnie, dobre. Proszę państwa, dwóch uczestników już odpadło. Ale do następnego etapu może przejść tylko czterech, także dwie kolejne osoby musimy wyeliminować. Teraz już wracamy do normalnego zadawania pytań. Jaka postać jest potomkinią Azira? Sybir. Tak jest. Wieśku, kto zabił Panteona, gdy był w ciele Atreusa? Atrok? Tak. Jak nazywa się fioletowa substancja, którą używano w serialu Arcane, by zmodyfikować ludzi? O, ten, Shimmer. Dokładnie tak. Po polsku również Migot. Kto jest siostrą Katariny? Kasiopeia. Tak jest. Hawat, kto zabił rodziców Vayne? Jest to postać z Ligi. Dariusz. Nie, była to Evelyn. Hawat odpada. Słuchaj, Hawacie, jako trzeci opuściłeś rozgrywkę, natomiast teraz masz cały czas szansę wygrać Mystery Skina. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie, jakie wydarzenie w Runeterze zdarzyło się w roku 0? Mogę w sumie strzelić, że powstanie samej Runeterry... Powstanie Noxusu. Niestety nie, Noxus. Tak, było to powstanie Noxusu. O kurde, oni wiedzieli, no proszę. O Marwych dużo razy mówił akurat. No i masz zakarek. Przechodzimy do Weroniki. Uwaga, pytanie brzmi. Kto zamroził Gnara w lodzie? Boże, dobra, mogę strzelać? Tak, tak. Trądy. Niestety nie. Była to Lisandra. Słuchaj, Weronika, odpadać jako czwarta. Masz natomiast szansę wygrać Mystery Skina. A pytanie brzmi, jaka jest ulubiona potrawa Lulu? Boże, no. Mój chłopak mnie zabije, jest mainem Lulu. O nie! Spaghetti. Niestety nie, są to babeczki. Czemu? No to proszę państwa, mamy w takim razie nasze grono, które przychodzi do drugiego etapu. Gratulacje. Yeah. Moje pytanie, dlaczego ja nie dostawałem tak łatwych pytań jak reszta? O, plus jeden, plus jeden. Witam was bardzo serdecznie w drugiej rundzie. Nasza piątka graczy, która przedostała się dalej, to Prophet, Erotyczny Wiesiek, Bezu, Daddy Netty i Sweet Camellia. Teraz poprosimy najpierw o przedstawienie się tych graczy, zaczynając od Propheta. Witam, nazywam się Przemek, przyjechałem, można powiedzieć, z Łodzi. Jestem tu po to, żeby nakręcić dymy, żeby pokazać, że każdy może spełnić swoje marzenia, będąc w takim fajnym gronie jak wy. Ale miło. No to jestem Wiesiek, mam 17 lat, przybyłem tu po to, żeby się w sumie dobrze bawić. W wolnym czasie piszę książkę. Jestem Bezu, dzisiaj w sumie kończę 18. Woo! Moje zainteresowania to granie Valoranta, staranie do paczkomatu i mama kaptyna. What? Ja jestem Netty, jestem dumnym posiadaczem pięknego rzekota. Jestem zawodowym streamerem i pasożytem na rodzicach, więc chyba tyle. Jestem ogólnie Natalia. Przyszłam tutaj w sumie też dla fanu i dobrze się bawić i mam nadzieję, że wygram. Przejdźmy teraz do rundy numer 2. Przypominam, po poprawnej odpowiedzi będziecie mogli wskazać, do kogo trafia następne pytanie. Profecie, zaczniemy od ciebie. Jak zginęła żona Viego, Izoldę? Zginęła od sztyletu asasina. Tak, została draśnięta zatrutym sztyletem wymierzonym w Viego. Możesz teraz wskazać, do kogo trafia pytanie. Pan numer 5. Nie mam nicku, wybaczcie. Jak nazywają się siostry Lisandry? Nie wiem. Jest to Syrylda i Avarosa. Na tą samą osobę mogę? Możesz. Ale nie będę taki. Pan numer 4. Kto stworzył Blitzcranka? Wiktor? Tak, dobrze. Pan numer 3. Taki prezent mi dajesz, gnoju. Dlaczego Olaf nie może zginąć? To jest pytanie lore'owe w razie czego. O kurwa, nie wiem, wpierdolasz jakichś grzybków, barbarzyńców i jest na haju czy coś. Jest na nim przepowiednia, która głosi, że umrze dopiero na starość. Dlatego może YOLO engage'ować. Czyli Netty wskazujesz jeszcze raz. Profet powie, że już nie będzie taką kurwą, ale ja będę. Pan numer 3. Jakiego regionu nie odwiedza Kindred, czyli śmierć? Powiem, że Targon. Niestety nie, jest to Shadow Isle, gdyż uważa, że nie umarli, to wynaturzenie. Drugi dzęk z Labeza. Czy dostanie w prezencie trzeci X od Nettiego? Mam lepszą propozycję, pani numer 5. Ale ze wrogów robi chłop. Dlaczego Yorick opiera się mocy Shadow Isle? Nie wiem. Bo nosi fiolkę na szyi z wodą życia. Niestety drugi dzęk. Netty, kogo upierdolimy? No oczywiście, że pan numer 3. Kurwą jesteś kurwą. Jestem. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać skin z serii Victorious? Trzeba wbić golda. Tak, minimum golda wbić na koniec sezonu. A ja poproszę panią Ari. O, chcę ją dowalić. Dobra, Camellia. Ile kosztuje Black Spear, czyli czarna włócznia używana przez Kalistę? Nic. Tak, jest darmowa, dostaje się ją na samym początku gry. Camellia, w takim razie kogo wskażesz? Netty'ego. Jak nazywa się zakon Shena? Nie pamiętam. Dobra, mamy X-a. No to może Bezu, skoro taki był miły plan. Która postać posiada umiejętność Thunderclap? Trzask pioruna. Trzask pioruna? Co to jest, jakiś Pikachu? Powiem, nie, Volibear. Volibear ma taki motyw Thunderclapowy, ale jest to Malphite. Bezu, odpadasz. Żegnam. Ja myślałem bardziej o Kenenie niż... Też bym tego nigdy w życiu nie zgadł, jakby nie miał napisane przed sobą. No to pokój, zadajesz takie pytanie, jak nie wiesz. Bezu, niestety jako pierwsza osoba opuściłeś drugą rundę, ale masz nadal szansę na wygranie jakiegoś skinka. Będzie to Mystery Skin, jeśli odpowiesz poprawnie na pytanie, które brzmi: ile czarodziejek gwiazd jest w całym wszechświecie? Ja pierdolę.
A ile mam na to czasu? No masz na to, no nie wiem, 10 sekund, będziesz je liczyć? Okay. Lulu, Ezreal, Jinx. W razie czego to chodzi o lore, a nie o skiny. A, a, to 21. Poprawna odpowiedź brzmi: nie wiadomo! Wszechświat jest za duży, nieznana jest ta liczba. Nie wygrywasz skina, mimo że masz urodziny. No to erotyczny wiek. Do jakiego regionu przypisana jest Janna? Piltover. Niestety nie. Zom. Pierwszy dzynk dla Wieśka. Kamelia, jedziesz dalej. No to wrócił do... Netizonie, kto stworzył broń, którą zniszczono wioskę Wudżu, Mastera G? Kto stworzył broń? To nie był Mordekaiser? Niestety nie, był to Singed. Skąd ja znam wszystkie pytania na temat broni, naprawdę? Bo jesteś kowalem. Pan numer jeden. Wracamy do profeta. Pytanie brzmi: kto stworzył fortecę, w której powstał Malphite? To nie jest postać grywalna, to był pewien taki wynalazca naukowy. Nie znam jego niestety nazwy. No był to Nezuk. Było to trudne pytanie. Blisko do odpowiedzi, ale niestety nie udało się. Pierwszy dzynks. Czyli Kamelia, dajesz. Kogo kupimy? Pan numer dwa. No. Kto jest starszy? Yone czy Yasuo? Yone. Tak jest, poprawnie. Teraz w takim razie Wiesiek wskazujesz. No to może pani numer cztery. To jest pani numer pięć. A. Kim był Brand, zanim stał się człowiekiem pochodnią? Nie wiem. Akurat to wiem. Uczniem Ryza. Dokładnie. Niestety, Kamalia odpada. Kamelia. Okej, Kamila, odpadłaś niestety, ale masz szansę na wygranie Mystery Skina. Pytanie brzmi: ile kosztuje podstawowa chroma do skina? Tak, bym nie mogłeś dać, nie? A mogę się o ile pomylić? No powiedzmy, że o 10. 70? Aj, bardzo blisko! 290! Prawie było! Prawie było! Czerwona kartka, nie wygrywasz skina! Ty tak trafiasz te pytania w osoby, które nie wiedzą, a w osoby, które wiedzą, nie umiesz w nie trafić. Proszę Państwa, jesteśmy w wielkim finale. Przed nami Profet, Neti i Wiesiek mają szansę wygrania dowolnego skina w League of Legends. Jedne co muszą zrobić, to wygrać w finałowej rundzie 1 z 10. Na początku pytania będą kierowane do wszystkich z Was. Kto chce odpowiadać, uderza przycisk i zdobywa punkty. Pierwsza osoba, która zdobędzie 3 punkty, będzie mogła wskazywać kolejnego gracza. Wygrywa ta osoba, która nazbiera najwięcej punktów, a nie ta osoba, która zostanie ostatnia w grze. Uwaga, pytanie brzmi: czyim tytułem jest The Boss? Profet pierwszy. Set. Jest to poprawna odpowiedź. Kolejne pytanie. Który człowiek posługuje się hemomancją? Tym razem Neti. Wladimir. Tak, jest to Wladimir. Kto stworzył tarczę Brauma? Tarczę Brauma stworzył Ornn. Jakby to były drzwi tak naprawdę. Zgadza się, jest to Ornn. 2 punkty na koncie tego gracza. Uwaga, ile postaci jest obecnie w lidze? Neti ryzykuje. 157? Niestety nie, 159. Pierwszy dzynks. Kurwa. Dlaczego podczas obecnych zawodów MSI drużyna RNG musiała powtórzyć mecze? Nie ma chętnych. Ponieważ grali na niższym pingu niż inne drużyny. Jak nazywa się kobieta będąca obecnie Karmą? Również nie ma chętnych. Jest to Darha. Co można robić z porosnakami na Aramie? Wiesiek. No to można dać je poro, jeśli będzie wystarczająco duży, to wybuchnie. Tak, zgadza się. Jakim rodzajem magii posługuje się Rel? Wiesiek. Magii żelaza? Nie do końca mogę zaliczyć, jest to ferromancja, magia metalu. Jak nazywa się siostra Afeliosa, która mówi za niego? Nie ma chętnych, jest to Alun. Dobra, chyba coś długo potrwa ten finał. Czym różni się Clash podczas trwania MSI od zwykłego? Wiesiek? Jest więcej drużyn. Zgadza się. Podczas MSI jest 16 drużyn, w normalnym trybie jest 8. Punkt dla Wieśka. Jaki skin wyświetla się w twój sklep, kiedy ma się wszystkie skiny? Neti. Żaden. Niestety nie, jest to złoty Alistar. Co? Drugi dzynks na koncie tego gracza. Ale jak ma się wszystkie skinie, to nie wyświetla się żaden. Zmienili to ostatnio. Ty pierdolisz. Kiedy WoW Fiory może ccekować przeciwnika? Profet pierwszy. Kiedy sparuje innego cceka. Dobrze, kiedy sparuje innego cceka, no i trafi w wrogiego przeciwnika. Czyli Profet wbija 3 punkty i teraz to on będzie mógł wybierać, do kogo trafiają kolejne pytania. Wybieram pana numer 3. Wieśku, pytanie dla ciebie. Najbardziej banowany czempion w patchu 12.8. To było 41,18% banów. Yasuo? Niestety nie, był to Zed. Powiem wam tak, Neti, Wiesiek, macie przerąbane. No wiem! Profet, do kogo pytanie? Pamiętaj, że możesz na siebie. Ja mam przewagę punktów, więc chyba na razie nie muszę. Pan numer 2. Jaka drużyna reprezentuje Europę na MSI 2022? G2. Tak jest, G2 eSports. Neti zdobywa punkt. Do kogo kierujemy pytanie? Wiesiek. Super. Aatrox jest przedstawicielem jakiej rasy? Darkinów. Tak jest, zgadza się. Do kogo kierujemy pytanie? A pan numer jeden, niech będzie. Profet. Jak nazywa się północny kontynent Runeterry? Północny? Preliol. Chodziło o Valorant. Sprawdźcie mapkę, żeby nie było. Runeterra.
Dobra, zaliczyłbym, no bo na mapie takiej oficjalnej jest Flerior. Poprawna odpowiedź. Który mnie tak zaatakował? Pan numer 3. Jaki przydomek ma Sylas? Wyzwolony Skydan. Tak jest, wyzwolony Skydan. 4 punkty, doganiasz Profeta. Do kogo trafia następne pytanie? Do pana numer 1. Dobrze, Profet. Kogo mistrzem był Tyrus z Heli? Jest to postać z League of Legends, w razie czego. Mastera. Niestety nie, Ryza. Poproszę pana numer 2. Dobrze, Neti, uwaga. O, już czuję, że będzie źle. Wymień przynajmniej 3 postacie na literę Y. Yumi, Yorick, Yone. Dobrze, oprócz tego jest jeszcze Yasuo. Do kogo trafia pytanie? Do Profeta. Ile skinów ma Yumi? Liczymy z podstawką? Nie, tylko skiny, które możesz kupić. Tylko nie googluj, nie googluj! Na pewno jest Yumi Battle Academy, jest Yumi Walentynkowa, tu już mamy 2. Jest ta nowa Yumi, co dzisiaj wyszła i nawet nie wiedziałem. Okej, okay, i są te 3 Yumi, jest Bi Yumi, tu już mamy 4. Wydaje mi się, że więcej ich nie ma, jest to będą 4 skiny, nie licząc podstawki. Twoja trójka jest to 4, a prawda jest taka, że jest to 5 skinów, więc bardzo blisko było. A jaki jest ten piąty? Halloween. O, tak. Czyli proszę państwa, ale jesteśmy teraz bardzo wyrównanie. Profet, 4 punkty, 2 dzęksy. Neti, 3 punkty, 2 dzęksy. Wiesiek, 4 punkty, 2 dzęksy. Neti, do kogo pytanie? Bardzo niebezpieczny przeciwnik jest Profet, więc niech będzie Profet. Z jakiego regionu pochodzi Renata Glask? Ona pochodzi z Zaun. Tak jest, dobra odpowiedź. 5 punktów na koncie tego gracza. Do kogo trafi pytanie? Obydwoje są na mnie ustawieni. No nie, no ja tu mam dylemat, bo albo Wiesiek, albo ty, no. Duży Orn, poproszę pytanie. W jakiej drużynie aktualnie gra Reckless? Liquid? Niestety nie, aktualnie gra w Carmine Corp. Także Neti odpada! Neti, dotarłeś do finału, niestety teraz odpadłeś. Jest jeszcze szansa na nagrodę pocieszenia Mystery Skin. Słuchaj, grasz tę grę od dawna, może będziesz znał odpowiedź na to pytanie. Jaki skin otrzymywało się za posiadanie minimum Golda w 2014 roku? Golda, 14? To nie była Morgana przypadkiem? Tak, to była Morgana, gratulacje, wygrywasz Mystery Skina! No proszę, udało się. Czyli teraz duel snajperów, proszę państwa. Ja biorę twojego skina, jeżeli mi się uda. Czyli Profet, teraz kogo wskażesz? Pan numer 3. Jak nazywa się mąż Asze? Damer. O kurwa, przepraszam. Tak jest. Stan punktowy został wyrównany. Lubię zabawy, więc na mnie niech będzie. Dobra, Wiesiek bierze na siebie. Podoba mi się. W którym roku została wydana gra League of Legends? 2000... a liczymy z betą, czy nie? Oficjalnie. Teraz mam 2 daty w głowie. Dużo od tego zależy. Bo to było tutaj, tak. Ja go biłem, uję, chłop. No nie rozproszę. Jeśli to jest to samo, to 2009? 2009, poprawna odpowiedź. Tak, 6 punktów na koncie Wieśka. No my to i tak, pan numer 1. Dobra, Profecie, pytanie do ciebie brzmi... Jak nazywa się mapa 3v3 po angielsku? Twisted Treeline? Tak jest, Twisted Treeline, zgadza się. Czyli remis 6 do 6. Na kogo? Proszę cię, daj mi raz w życiu wygrać, pan numer 3. Kurwa, proste, rozwiń skrót. TFT. Teamfight Tactics. Tak jest. Pan numer 1. Ile broni posiada Aphelios? Okej, dobra, tego nie można zwalić. Aphelios ma tak, snajperkę, to będzie już jedna. Potem druga jest ta lecząca, jest Gravity Gun, potem jest Infernal i potem są Shurikeny, czyli łącznie 5 broni ma. Tak jest, zgadza się. 7 punktów. Na kogo pytanie? A łatwe masz? Zależy dla kogo. Pan numer 3. Ile przedmiotów może ulepszyć Orn? Chodzi o to, ile tych przedmiotów jest w sklepie, nie, że tam 5 było 5 graczy. Możesz się pomylić o 5, bo to jest trudne pytanie. A jest to w sklep nie może wejść, bo i tak nie mamy... A nie, mamy Orna, on ma Orna w drużynie! O nie! Tam dużo mityków było, tylko czy na supporta też 20... 22 daje. Poprawna odpowiedź to 25, czyli zmieściłeś się. Uuu! 8 do 7, proszę państwa. O mój Boże, pan numer 1. Na jakim patchu odbywa się MSI 2022? 12... Nie wiem, 6. 12-6? To niestety nie jest poprawna odpowiedź. 12-8. Wiesiek wygrywa, gratulacje! Ej, klap, klap. Dobra, Profet, niestety nie wygrałeś, natomiast masz szansę na nagrodę do pocieszenia. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie. Ile różnych form posiada skin Elementalist Lux? Liczymy razem z połączeniami. Tak, możesz się pomylić o 2, powiedzmy. 21. Co? Nie, czek, nie, jak nie, nie, 16, Boże. Dobra, proszę państwa, poprawna odpowiedź to 10, proszę państwa. Co? No 10. Więc niestety Profet również nie wygrywa skina. Ale za to skina wygrywa Wiesiek. I jaki to jest skin, powiedz? Dream Dragon Yasuo. Czy macie mu coś do powiedzenia? Jakbym grała Kogmawem, to bym się zżygała.